Tak naprawdę nie będzie żadnych onomatopei, także to może jedna, ale jeżeli już ta jedna onomatopeja w tym tekście wystąpi, znaczy, że to jest koniec tego tekstu. Że już Państwa zobowiązanie do ciszy, które z wielką wdzięcznością przyjmuję, już się skończy. Rajskim ogrodem mojego dzieciństwa były ruiny. Gdy się wchodziło na szczyt góry na mojej ulicy, a moją stała się od razu, wspinając się po ceglanym piargu obok przepaścistych ścian skołyszących się na wietrze schodami i mijając piętra różnych tapet, można było zobaczyć zgliszcza całego miasta. Unosiło się gotyckimi wieżami i zapadało bujną, rozlewającą się po ruinach trawą. Pagórkowaty krajobraz zwał w gruzu, z których jak turnie wstawały samotne ściany zburzonych domów, był fascynującym terenem codziennych ekspedycji. Każdego dnia otwierała się przede mną nowa cona murów porastających dżunglą, w których roiło się od skarbów pozłacanych tajemnicą fantastycznych przedmiotów, inkrustowanych zagadką inskrypcji, które oślepiająco rozbłyskiwały upartym niezrozumieniem. Zanurzałem się w badaniach archeologicznych, nurkowałem w piwnice i krypty, z których biła czarna woń zgnilizny. Przemierzałem labirynty lochów, gdzie tliły się mdłym światłem skorupy porcelany i fajansu i wskazywały drogę w miejsca ostatecznych katastrof. Tam, w tych miejscach, katastrofy dopełniały się skondensowanym milczeniem, a czas odwracał się od przyszłości, wsiąkał w rzeczy jak krew w ziemię. W jarzących się ciemnościach rzeczy, zachowując swą twardość, przestawały istnieć, bo żadna opieka nie łączyła ich substancji, więc mieszały ze sobą swe płaszczyzny i krawędzie, zapominały o tym, że są miejscem, które rozwija z siebie przestrzeń i myląc kształty spadały w nic nieznaczenie. Pozbawione rąk z ich rodzących czas dotykiem, rozpadały się bezkształtnie i całkowicie. Wypływałem bez tchu na powierzchni z iskierkami monet, wydzierającymi się rdzy, które nie przydały się już na obole, z klaserami znaczków, które wytryskiwały na zatracenie kolorowe krainy, objuczone książkami w płóciennych i skórzanych oprawach, rozsypującymi w czarne zapadliny kolorowe ogrody, z poczerniałymi sztućcami z przetopionego w piekle srebra srebrników, do których przywarły cienie szczęk głodnych życia, z roztrzaskaną maszyną do szycia ciągle szyjącą pogrzebowe płótna, rozszarpanym gramofonem bezgłośnie rozwartym na każdy hymn, na każdą cieknącą przyczynę baczności. Nieprzebrane były te skarby, nagie i wyrwane ze świata, pozbawione sensu i przynależności. Niebezpieczne było ich poszukiwanie w interiorze umarłego miasta. Nieraz wybuchały z braku sensu i urywały ręce i nogi, zabijały na śmierć dziecinną i figlarną, ale całkowicie śmiertelną. Przerywałem badania archeologiczne z żalem, gdy zapadał zmrok i przez dziury okien zawsze przeświecała już oślepiająca purpura, która na porośnięte zawsze lebiodą, pokrzywą i łopianem atramentowych wzgórzach ruin rozniecała wieczorne pożary zawsze zachodzącego słońca. Zawsze też pachniało lumiankiem i butwiającą ziemią, starą spalenizną i bzem, który wśród wielu drzew, krzaków i traw porastających umarłe miasto uderzał w nozdrze najmocniej. I zawsze, już zawsze. Stada rozpasanych rzeźmieszków, łotrów, bandytów nie czyniły jeszcze w tamtych czasach dzieciom krzywdy, wręcz przeciwnie. Bandyci opiekowali się dziećmi, ostrzegali przed polami nierozbrojonych min, dzielili się smagołykami i wiedzą przez nich stosowaną, a gorliwość pedagogiczna tak w nich płonęła, że nawet wieczorem przypadkowo napotkane w wąwozach zawalonych ścian dzieciaki
uczyli rzeczy ich zdaniem najbardziej istotnych, czyli posługiwania się nożem, łomem i drągiem, a i przez wiatr ufryzowane kobiety z fioletowym makijażem denaturatu boleśnie powstrzymywały swoje ramiona przed rozkoszą objęcia urzekających cherubinów i słały dzieciom powietrzne całusy, chroniąc je troskliwie oddaleniem przed syfilisem. Kodeks moralny był w tym środowisku wysoko rozwinięty, a wierność jego zasadom krwią pieczętowana. Odł po północy w Czarnodze bez gwiazd dużą sztapę ze starej szubienicy, starali ją spraw kozikiem, żeby mocna i twarda wszystkich przeciwnościom się oparła, a ostra i śmigła na obu swych końcach mimowolnie pogrążała się w trzewiach, a lekko jak ostatnie tchnienie przebijała serce. We krwi unurzana twardsza się stanie niż najtwardsza stal, a chętna do ciosu jak biedak do żarcia, pouczał mnie z żarliwą sumiennością siedmiolatka, stary bandyta Julia Pedal. Gdy dogorywały pożary zachodów słońca, w rozpadlinach ruinnych wzgórz rozświetlały się ogniska, a bandyci po długim milczeniu, gdy chłonęli oczami płomienie, zaczynali opowiadania o swych przewagach nad losem, który z szaleńczą odwagą odrzucili precz, skacząc w otchłań wolności. Wikłali się przy tym w tych sprzecznościach, bo użalali się nie tylko w piosenkach więziennych na dole, na swoją dolę. Miasto to było, powtarzam to zawsze, miastem dzikiej, nieokiem znanej roślinności wybiegającej między potrzaskane płyty chodników i wspinającej się błyskawicznie mchem, powojem i bluszczem po uskokach chybotliwych murów, by wreszcie w prodzewiałych rynnach i na dachach wystrzelić bryzgiem małej przuski, jarzębiny czy klony. Klucząc w tej zieleni otulającej stał cegieł wśród wyszarpniętych stąd bruku rur i sterczących w górę pogiętych szyn, przebiegałem kanionami ulic. Zawsze była już noc, gdy wracałem do domu i zawsze słowiki szalały rozjuszone gwiazdami. Z wielkiego wzgórza nad rzeką widać było jej liczne ażurowe mosty, które dziurawo zasłaniały jej nurt przed niebem, a gwiazdy migotliwie sączyły się przez poszarpane szpary po wybuchach i bełkotały o górnym biegu przy filarach i wieszczyły swym pędem odległe ujście. Mosty łączyły się w jeden sens przeprawy, głęboki nurt spływania, odpływania, opływania i pełnego wirów mijania. Stojący na brzegach umieli to rozróżniać, a zielone łęgi, nawet nieporuszone najlżejszym tchnieniem wiatru i najmniejszym cieniem, potrafiły pociemnieć jak oczy od rozkoszy. Stojący na brzegach, ta kolorowa grupa młodocianych kurew i złodziei, nad którą czuwał Longin Majster, była niewinna jak wycieczka przedszkolaków, dla których wewnętrzne i zewnętrzne jeszcze nie było oczywiste. Ich zbrodnie były jeszcze swobodne jak letni wiatr, niewidoczne jak mijanie czasu, a zwukwałość na panów jak uśmiech. Jeśli ku czemu się kierowali, to potruwało ono radośnie ku nich także, a jeśli się coś zdarzało ważnego, nie tylko oni byli tym przejęci, ale wszystko wokół wrzało z emocji. Byli szczęśliwi, bo ich osobiste stany nie odróżniały się jeszcze od świata, w którym byli krwawo zanurzeni. Jeszcze niewiele w sobie zobaczyli. Przez ich oczy niczym nieskrępowane uczucia wzlatywały jak ptaki w otwartą przestrzeń. Patrzyli na siebie jakby z zewnątrz i nie mieli żadnego wpływu na to, co czynili. Jeszcze nagromadzili się w sobie ranami doświadczeń. Jeszcze trwa krótki sezon niewinności młodocianych złoczyńców. Za chwilę przeminie. W kilka lat rozkwitające dziewczęta, które nigdy nie osiągną dojrzałości, zamienią się bez przejścia przez rozkwit kwiatów w rozdeptane, szczerbate staruchy, a chłopcy sokoły w połamane przez więzienne tortury sepleniących cicho swoje skargi dziadów. Kilkoro uratuje śpiewem majstra. Życie toczyło się wtedy wartko, gdy na Odrze puszczały lody, kłótujące się kry huczały na całą dzielnicę, spiętrzenia lodów pod mostami saperzy rozsadzali dynamita. Ledwie wybrzmiewały wybuchy, już był maj i śpiewały słowiki, których nie zagłuszały nawet pijackie wycia partyzanckich pieśni z nadwysokich ognisk. Najwyższe rozniecał Longin Majster i jego banda, ale tutaj nikt nie wrzeszczał ani nie śmiał wyjść.
Longinmeister miał zwyczaj w księżycową noc błazeńsko kłaniać się satelicie, tym niżej im był jaśniejszy i głośno wołać: Herr, bonsoir, la lune. Zdejmował przy tym swój kapelusz, którym zamiatał ziemię i jednocześnie jakby rozwijał dywan, a ukłonem demonstrował swą łysinę okoloną gęstymi, długimi włosami, co zawsze wprawiało go w głośny śmiech. Koniunkcja, koniunkcja damsko-męska, głowno-łonowa, zaśmiewał się i wszyscy się zdumiewali, bo nikt niczego nie rozumiał. Ukrywał się w słońcu i kiedy głośno przeklinając wertepy i poprzedzany bezładnymi dźwiękami niesionego przez instrumentu pojawiał się na wzgórzu, to pojawiał się od razu cały, jakby tu już wcześniej był. Ale nieraz niczym niepoprzedzony nagle był wśród nas i wszyscy milkli. Wtedy podnosił rękę i cicho, ale donośnie głos niósł się po rzece, mówił: niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz ze wszelką złością, i wybuchał śmiech. Pierwszy raz, gdy pojawił się na wzgórzu, przyniósł okarynę. Zagrał na niej, przytupując jakąś ludową śpiewkę tak głośno i mimo alikwot tak czysto, że wszyscy się zbiegli, szukając źródła tego wielkiego jak dzwon dźwięku, ale nic nie widzieli, bo Longin trzymał ukrytą w dłoni małą, glinianą okarynę, a sam udawał całkowity brak zainteresowania. Więc szukali nadal, rozglądając się z głupkowatymi uśmiechami bezradności. I gdy już zapomnieli i rozpieprzyli się w rozpadlinach, znowu zagrał, tym razem Beethovena, ten kawałek zwany przez lud dla Lisy. Przybiegli natychmiast od drzwi majstra i nadal szukali źródła dźwięku, zanim pojęli, że to ta mała gliniana gomułka z otworami wytacza z siebie kaskady tonów mrocznych i świetlistych, zarazem dzięki dmuchaniu w nią przez majstra. I stali w podziwie największym, zamarłymi ze wzruszenia uśmiechami. I delikatnie kłapali zębami, smakując miąższ rozbieganych alikwot. Kiedy skończył, cicho było, nawet ptaki zamilkły, aż wreszcie majster wybuchnął swoim zaraźliwym śmiechem i wszyscy się śmiali coraz głośniej, w miarę jak uświadamiali sobie wielkość swojego odkrycia, ogromu muzyki w kawałku gliny. Wreszcie tarzali się w gruzach ze śmiechu, z radości wielkiej, której w sobie także nie podejrzewali, którą przeżywali po raz pierwszy. Takiej radości świat jeszcze nie widział. Tak widział ją po raz pierwszy. Majster przewodził i trzymał ich w swoich dźwiękach, jak pisklęta w dłoni, jak wróble w garście, gołębie ziarnem muzyki na dachu, podwórku widzialnego świata między planetami grozowisk. Następnym razem przyniósł gitarę. I jak już ją wnosił na wzgórze, w podniesionej ręce, by nie uderzyć ją, broń Boże, wystające strzępy betonu, jednocześnie obnosząc ją jak objawienie obietnicy, to wszyscy się natychmiast zbiegli, starzy i młodzi, dla których wzgórze było domem i świątynią, szkołą i uczelnią. Kwiat dzielnicowego królestwa i bandytyzmu wszelakich. Trzymał tę gitarę wysoko, a oni szczelnie go otoczyli i napierali, jakby im wygłodzony miał dać chleba drogocennego. Ale Longin powstrzymał ich gestem prawie niewidocznym i równie niewielkim nakazał im rozsiąść się przed nim. Reagowali, jakby ktoś ich poruszeniami dyrygował. Rozcięli się jednocześnie i cicho. On wtedy usiadł na cegłach, zawisł głową nad gryfem, jego włosy spłynęły na pudło, a z niego na ziemię, i trwał tak długo i długo świecił w nich łysiną. Nic się nie zmieniało w jego pozie, nie drgnął nawet, więc nie zauważyli skąd i kiedy przyszła muzyka. Ręce spoczywały na gitarze jakby nieruchome, a dźwięki same spadały z nieba. Grał im muzykę hiszpańską, biegnącą w girlandach róż, aż zobaczyli Arabki na pustyni tańce cygańskie. Grał im Mozarta marsz turecki tak szybko, że ich uszy nie nadążały za rytmem. Grał im Bacha fugi, że widzieli na własne oczy, jak się linie dźwięków rozchylają do granic bólu i schodzą z ulgą rozkosznie w majestat zgody. Na własne ciała zobaczyli harmonię jako migotanie życia. I gdy skończył, milczeli długo, bo żadna myśl w ich szerokich jak noc umysłach nie świtała. Było czarno, szeroko i dobrze. Tak dobrze jeszcze nie było. Ale mogło być jeszcze lepiej, bo to Longin zagrał
ozdobny wstęp i zaśpiewał Szła dzieweczka do laseczka. Zaśpiewał tak pięknie, że nie ważyli się mu wtórować, ale ściszył głos i kierując wzrok na złotą gośkę, podniósł brwi do góry i na skinienie jego głowy weszła bezbłędnie we frazę swoim sopranem, a on natychmiast tenorem, drugim głosem jej towarzyszył, więc zabulgotało od słodyczy, a on skinął głosem na giełkę, która altem bezwiednie oktawę niżej śpiewała niż gośka, więc on je ogarnął barytonem trzeciego głosu i wypchnął jakby przez to do przodu, że zajaśniały swym niebiańskim powiązaniem w jedną muzykę dwóch głosów oprawionych ciemnością trzeciego, co już było nie do zniesienia od słodkiej rozkoszy. Słuchacze pocierali uda o uda i wyginali się w kierunku idealnego piękna, by w nim zamieszkać, by się w nie wkraść, żeby nie było tak boleśnie okrutne w oddaleniu. A wtedy Longinmeister podniósł groźnie brwi na starego bandyta Juliana, który wlał się jak mgła basem przy gruncie poniżej ich głosów i stał się boski cud chóru. Nikt tego wcześniej nie słyszał, ani nie podejrzewał, że istnieć może tak blisko na wyciągnięcie ręki takie piękne, takie słodkie do szpiku kości śpiewanie, które przemieniło wszystkie te kurwy, wszystkich złodziei i bandytów ze wzgórza w anioły wznoszące się w zasłuchaniu do nieba. Na ten czas Longinmeister wstał i głośno uderzył w struny i jeszcze głośniej, jeszcze raz, potężnie uderzywszy jednocześnie dłonią w pudło gitary, dał głową szeroki znak, by wszyscy zaśpiewali, by zaśpiewali razem, razem hej. I na ten sygnał głośnego akordu oraz posuwistego szeroko po polu rytmu walczyka runął w ten cud, ach w ten boski cud chóru, jazgot piekielnych głosów obrzydliwych, ochrypłych od wody, papierosów i przekleństw, ochrypłych od flegmy ujadania ustawicznego, od flegmy gruźlicy, syfilisu i zbrodni. I walił naprzód ten zbiorowy gwałt na dzieweczce idącej do laseczka, gwałt piekielny na walczyku rozpędzonym w galop stada wieprzy, gwałt piekielny na dziewczęcych głosach rozrywanych od łona po nozdrza. Majster, górując nad tłumem, szalał na gitarze i cwałowi wieprzów usiłował nadać rytm, usiłował powstrzymać jego pęd obrzydliwy, haniebny, zbrodniczy, ale im bardziej się starał, im głośniej grał, im głośniej śpiewał, tym bardziej gitara się rozstrajała, tym bardziej on też wył z bólu, coraz bardziej ochrypnięty, aż wreszcie struna pękła, uderzając go w dłoń boleśnie do krwi i ucichł. A walczyk pędził po ostach i po krzywach, gnał przed siebie w piekło szpetoty, tętnił nieprzerwanie, ociekając flegmą i spermą. Zbrodnia szalała i tylko na pozór cichła, gdy się rozchodziła po kątach ciemności w otchłanie pijanych snów. Następnego dnia majster przyniósł na wzgórze puzon, którym ryczał jak dzikie zwierzęta na całe miasto. Ludzie myśleli, że zwierzęta z zoo uciekały, nie wypuszczali dzieci na ulicę, a i sami też starali się niepotrzebnie nie wychodzić z domu. Nie było mnie wtedy na szczytach gruźlicy, bo tak nazywano to zniesienie, gdyż mieszkałem wówczas chory na zapalenie ucha środkowego, dłuższy czas w willi ojczyma, ale z opowieści bandytów i licznych napomknień dziewczęcych oraz uwag samego majstra można było otworzyć, że był to początek długotrwałego szkolenia wokalnego, któremu poddana była cała dzielnica. Longin wszystkim, czy chcieli tego, czy nie, otwierał gardło i przekazywał potężną siłą swoich rąk poczucie bardzo swobodnego przemieszczania się dźwięku. Odczucie lekko i szybko przepływającego, muskającego gardło powietrza. Wrażenie nieodczuwalności gardła krtani i szyi. Mamy wtedy, powtarzał to także wszystkim gruźlikom, alkoholikom i chorym na raka, odczucie dziury w dolnej części krtani pod jabłkiem Adama. Nic wtedy nie przeszkadza, nic nie boli. Szyja wraz z gardłem i krtanią są wtedy, jak mają, i nie umieszczał nigdy tego przypomnieć, Enrico Caruso, bramą do pięknego wybrzmienia głosu i odezwania się donośnego rezonansu głowowego i piersiowego. To mówił wibrującym basem. Szyja jako brama rozśmieszała słuchaczy majstra, ale nic sobie z tego nie robią. Kontynuował otwarcie gardła, współgra przy tym z tak zwanym oparciem, czy też podparciem oddechowym
i oparciem rezonansowym, czyli głowowym. Otwarciu gardła towarzysza ten głęboki oddech, rozszerzają się dolne i wyżej położone żebra, podnosi się do góry wyższa część brzucha nad pępkiem, podnosi się mostek, poszerza się i podnosi dolna część klatki piersiowej, uaktywniają się mięśnie podbrzusza i miednicy, obniża się krtań, nie podchodzi ona nam pod gardło, nie przeszkadza jak przy zwykłym mówieniu, poszerza się tylna część gardła nad krtanią i zakorzeniem języka, który musi być jak najniżej położony, nie może nam się unosić do góry. Ale mamy za to uniesienie się, napięcie, sprężenia, podniebienia miękkiego, przeniesienie się drgań rezonansowych z krtani poprzez gardło na podniebienie miękkie, sklepienie twardego podniebienia i na cały kościec, na wszystkie rezonacyjne otwory czaszki. Otwarcie gardła to rzecz najważniejsza, często powtarzał majster i demonstrował wszystkie szczegóły tego otwarcia na sobie i na ciałach szkolonych przez niego chórzystów, a zwłaszcza chórzystek, które obmacywał gestami zdecydowanymi, pozbawionymi wstydu, po lekarsku rzeczowymi. Niewielu, jeśli ktokolwiek, niewiele, jeśli cokolwiek rozumiało, o czym Longin mówi, ale wszyscy, którzy poddani byli praktycznemu treningowi przygotowania fizycznego do śpiewu, zobaczyli na własne oczy wszystkie swoje najbardziej wewnętrzne organy i części ciała biorące udział w najrozmaitszych rezonansach. Majster wdzierał się placami w szepony, między jelita, przedzierał się między i pod żebrami, rozwierał powłoki brzuszne, podnosił żołądek, żeby gdzieś za nim czy pod nim ucisnąć punkt tajemniczy dobrej wibracji, rozdzielał kości i kręgi, stukał w nie jakby od wewnątrz, od strony szpiku, by drgały i tłumił. Otwarcie gardła to powoli docierało do kursantów, dzieje się z trudem i tylko wtedy, gdy przebiega od czubka głowy po palce stóp, i może je uruchomić tylko ktoś wtajemniczony, kto wedrze się w to, co dzieje się i nauczy tego, w kim się dzieje, odczuwać to w ciele. Otwarcie gardła, to otwarcie sezamu pełne skarbów, to po prostu otwarcie świata, otwarcie na wszechświat. Powtarzał długowłosy łysol za każdym razem, ale za każdym razem nikt z tego nic nie rozumiał. Nauka śpiewu, którą prowadził Longin, bardziej przypominała torturę, okrutny masaż, aniżeli śpiewanie. I każde włókno, każda chrząstka, najmniejsze kostki były w trakcie tej nauki śpiewu wyjmowane z ciała, oglądane ze wszystkich stron, naciskane i przytykiwane z różnym natężeniem, a następnie na powrót wkładane do ciała i oglądane w swoim funkcjonowaniu całościowym. I jeszcze raz wyjmowane, pokazywane jako brak funkcjonowania i po kolejnym założeniu już całkowicie uwewnętrzniona konieczność. W trakcie tych tortur adepci śmiechu wydawali dźwięki, podczas gdy Longin brutalnie gmerał w nich łapskami, mieszał flaki, dusił, wkładał palce w ich usta, naciskał podniebienie, rozchylał tchawicę, oni bekali, chrząkali, beczeli, krztusili się i tak godzinami na okrągło. I nikt nie protestował, mimo że ciągle to jeszcze ze śpiewem jako takim nie miało nic wspólnego. Pamiętali po prostu słodycz muzyki, która w nich zagościła i godzili się na wszystko w nadziei przyszłego uczestnictwa w pięknie. Majster ich torturował tygodniami i miesiącami, a cała gruźlica potulnie bekała, szczekała, beczała i wyła. Powoli wzgórze zapominało, jaki jest cel tych zabiegów majstra i wszyscy uznali, że należą one do porządku świata i są nieuniknione jak fizjologia, o której praktycznie coraz więcej wiedzieli. Było coś, co tamtej wiosny zawadnęło tym ogromnym zwałem gruzów, co tą praktyczną fizjologię rezonansową też wchłaniało po swój zabieg. Już nie przyszłemu śpiewaniu poświęcone, ale teraźniejszemu kochaniu. Ćwiczenia z Longinem zdały się gimnastyką miłości, która otwierała wewnętrzne wrota, za którymi młodzi to zrozumiały, ale także starzy napotkali nieznaną wcześniej przestrzeń, nigdy wcześniej niespotykane uczucia, bo wtedy zakwitła złota gośka. I każdy ruch był skupionym doskonaleniem się. Nie chciała marnować nawet sekundy, chciała być w każdej chwili gotowa. Byliśmy wszyscy przysłonięci światłem i światłem ciała i gotowi rzucić się w dół w śmiertelną przepaść zachwytu. Doprowadzała do obłędu męskie pragnienia, ale były one przedziwnie w porywie powstrzymana przez miłosny paradoks. Gośka rozchylała najszerzej swój zapach i on się nie tylko rozpościerał,
ale wpadał w głębiny świata i chciało się wpaść w ten świat, ten szeroki, obejmujący jak przepaść, a przecież to niemożliwe, żeby wpaść w coś, w czym się już jest i to nieodwołalnie. Powstrzymani w zachwycie i rozpędzeni w byczym pulsowaniu, patrzyliśmy na Gośkę i czas płynął w teraz, w pełnej zgodzie czystego istnienia. Oczy mieliśmy przekrwione od barw i kształtów i nie mogliśmy mówić mową, bo tak byliśmy zagadani w linii jej bioder i powierzchni łona, że bez czasów, trybów i deklinacji rzęziliśmy nieprzerwania sonety rymowane śliną, puentowane krzykiem. W jej koronkowych majteczkach śniła czarna gwiazda syronu. Ta noc, to była taka noc, kiedy krzyk otwiera wszystkie możliwości i każda noc taka była, jedyna każda. Raz pocałowana, już by piękną była zawsze, zakochaną ręką objęta, zawsze by się szczęśliwą biodrą wyginała, miłość jest jak stała wartki i rzece życia, a Gośka stała w jej nurcie i stała w niej, kiedy nieoczekiwanie dla całej gruźlicy odbył się pierwszy koncert dziewczęcego chóru majstra. Nikt go nie zapowiada, a tłumy przyszły na wzgórze. Dziewczęta kwitnące jak wiśnie stanęły półkolem wokół ogniska, a Gośka stała wśród nich i dlatego wszystkie były piękne. Na ich sukienkach były załamujące się na fałdach wzory, w których, jak mi się wydawało, zapisane były nuty pieśni oczekiwanej. Dłonie wyciągnięte na przyjęcie, jakby zbyt obciążone zbliżającym się spotkaniem, opuszczałyby po chwili znów je skrytym gestem pewności. Drzewa wtargnęły gałęziami w krąg blasków ogniska, a melodia już złociła się w fałdach sukienek, gdy drżały kamienie, drżały serca i niebo gasło w granatach. Patrzyłem na Gośkę, a jej usta najgłębiej czerwone zabierały mi krew i porzucały w ciemność. Nawijała się noc na jej źrenice, a pod nią u stóp wzgórza łąka cała traw wysokich, wiatrem kołysanych obiegała jej biodra, już się wszystko w oczekiwaniu rozpostało. Najpierw nie wiadomo było, co się unosi. Zapach traw? Czy światło od rzeki w ten wieczór, co zapadał? Lekki oddech dziewcząt był jak czułość. Rękoma oparły się o blask ogniska. Po chwili głos się niepostrzeżenie wyłonił, a jeszcze za moment miękko w kilka głosów wyjdu nociu znieruchomiało nad naszymi głowami i poszerzyło się w panie skaniony. Liście dębów przestały szeleścić, gdy osiem dziewcząt na trzy głosy, a żaden nie wystawał nawet na przydech. Równiutko i delikatnie wznosiły się noczkojty mnoj ticho pajdion i skrzydłami w niezliczonych dłoni głaskały wieczór. My pajdion z kanion papoliu w dwajon. My pajdion z kanion papoliu w dwajon. Jakże one były wyraźne, te uśmiechnięte kobiety, gdy jasnymi głosami w gęstniejący mrok pieśń rozlewały naciu w polie z wiosk błagadatki. Jak blisko były w polie, nikogo nie widać. Delikatność wart na te gwiazd, tylko my skanią papolu idiot, tylko my skanią papolu idiot. Jak blisko były, jak muśnięcia po twarzy, chociaż rozrzucone po wzgórzu między nami, każda osobno w pięknie pieśni siaduja wielką na kania, a przecież wszystkie siedziały na koniu, jak jedna ty nie si papolu minia, jak jedna szerokim tchnieniem w łagodnym galopie po bieskrajnie mu paliu majemu, unosiły się ponad naszymi wzburzonymi włosami, targały je w wysokim wietrze po bieskrajnie mu paliu majemu, jak jedna, choć wszystkie osobne. Ożywił się uśpiony świat dźwięku. Najdalsze i skupione najbliżej zaczęło falować w nabrzmiałej harmonii. Dziewczęta śpiewały cicho i szeroko i każdy szczegół ich głosów aksamitnych, miękko i niezauważalnie wschodzących z ciszy i wątek miękko zapadających wspomagał pieśni, a dłonie swymi wnętrzami w stronę słuchaczy, łagodnie ją nie dotykając, ulatającą wspierały. Pieśń nabierała siły w tajemniczy sposób, bo dziewczęta nie śpiewały głośniej, tylko jakby szerzej i dalej.
Stawały się też coraz piękniejsze. W czwartej zwrocie ich uroda zaczęła się kłębić nawzajem, przeplatać. Kołysanie bioder, rytmiczne uginanie nóg w kolanach, dłonie wspierające dźwięki dodawały sobie nawzajem wdzięku, czerpiąc urodę z jakiegoś nad nimi wypływającego źródła, które obmywało je w blasku kobiecej ogólności. W lśnieniu zacierającym indywidualne niedoskonałości ich ruchy nieznaczne były wypełnione spętaną rytmem orgiastyczną mocą powściąganą na początku taktu rozbrzmiewającą ku jego brzegowi jak fala. Takty drżały w swych granicach, ukazując swój tłoczący przepływ skrywane serce. Melodia gładka, zwierzchu i połyskliwa jak lustro bulgotała wewnątrz możliwościami fałszu i krzykliwych załamań, ale wiedziona prądem rytmu, falującym taktem, wyzwalała się piękna. W szerszy i dalszy śpiew w piątej zwrotce dziewczęta dołożyły najwyższy, czwarty głos, który zaskoczył jak błyskawica na dalekim niebie. I teraz w szóstej zwrotce, otwartym na przestrzał gardłem, jakby jednym, a wielogłosowym, chór potężnie, ale bez wysilenia wyśpiewał miłość do nieogarnionej przestrzeni ojczyzny pełnej zboża, chleba i pewności istnienia w jej obrębie. W obrębie bezgranicznej, porannej zorzy. Z tego triumfu pieśń natychmiast, wcale się nim zbyt długo nie ciesząc, zapadła w finalnej zwrotce w przygłos, szept melodyjny w ciszę. A oddechy dziewcząt były jak modlitwa. Tak i ona trwała długo i wszyscy jej długo nasłuchiwali. I pewnie słuchaliby jej jeszcze dłużej, ale baby stare i dojrzałe kobiety, które w tej ciszy niemo płakały, jednak się nie powstrzymały i zaczęły głośno szlochać. A jak zaczęły głośno szlochać, to zaczęły też szlochać bez skrępowania na cały głos. I wrzask płaczliwy i piskliwy się rozległ jak na pogrzebie cadyka. I może nie wszyscy na cały głos szlochali, ale płakali wszyscy. I obejmowali się, i całowali po policzkach, i całowali po rękach mokrych od łez i gilów z nosa. O dziewczętach w tym szlochu nikt nie pamiętał. Stały zagubione poza ogólnym szlochem i wprawdzie miały łzy w oczach, ale były obce w ogólnym żalu. Były samotne i obce, a ich wilgotne oczy lśniły czerwonym blaskiem ciemniejących żagi. Wszyscy płakali, tylko Longin Majster nie płakał. Patrzył spokojnie na tłum, niknący w nocy, przy wygasającym ognisku. Już wiele lat później, gdy spotkałem go przypadkowo na peronie drugim dworca głównego, gdzie czekał na pociąg do Paryża, zapytałem go, dlaczego na debiut dziewczęcego chóru Gruźlicy i okolic wybrał pieśń o miłości do Rosji. Bo była piękna. A jej przedmiot, miłość do Rosji, to sprawa drugorzędna. Wszyscy płakali wzruszeni ideałem ojczyzny, a nie Rosji. Oni Rosji przecież przez pryzmat Sowietów nienawidzili. Oni jej przecież najboleśniej doświadczyli, ale pieśń o miłości do Rosji dawała im przeżycie ojczyzny, jakiego polskie pieśni im nie dawały. I była to w ich odczuwaniu ojczyzna, a nie ojczyzna Rosja. Była to ojczyzna utracona, kresowa polska, trochę ruska w stylu i wyraźnie. No dobrze, ale właściwie nie o to cię chciałem zapytać, tylko o to, dlaczego wybrałeś pieśń, która dopiero za blisko pół wieku miała zostać napisana i która dzisiaj, kiedy cię o to pytam na dworcu głównym, na peronie drugim, kiedy czekasz na pociąg do Paryża, też jeszcze nie istnieje i powstanie dopiero pod koniec XX wieku, za 30 lat. Mój drogi Józefie, i ty, centaurze, trochę postać powieściowa, trochę duch tej opowieści, zadajesz takie pytanie, ale proszę bardzo, mogę ci odpowiedzieć. I byłby mi Longin Majster na to pytanie pewnie sumiennie odpowiedział, ale właśnie ukazał się w głębi peronu pociąg do Paryża i tłum odjeżdżający i tych, co ich odprowadzali, zaczął się krzątać wokół walizek, plecaków i wszelakich toporów. Daleka to zapowiadała się podróż.
Pociąg stanął, otworzyły się drzwi, wybuchła pełna nawołowań bieganina. Longin wnosił walizki jedna po drugiej swoje, ale innych także, pomagał. Trwało to dłuższą chwilę, ale dosyć sprawnie wszystko zostało zapakowane i podróżni z okien przedziału żegnali się z odprowadzającymi. Padały jakieś słowa niezdarne, mało znaczące uwagi, myśli pourywane, nie na temat, który wszyscy omijali, bo jak o tym mówić? Longinie, zanim odjedziesz, jedno jeszcze krótkie pytanie, żeby nie mówić o tym, co w tej chwili istotne, ale pytanie właściwie też jest istotne, ale przerwały mi rozlegające się gwizdki, trzaskały zamykane drzwi i pociąg ruszył. Powoli nabierał rozpędu. Ja odjechałem natychmiast także, wiedziony żalem, przeszły do tego dnia, kiedy zwykle rojne ulice wokół mostu były puste. Staliśmy na naszym wzgórzu stłoczeni, jakby za chwilę miał przyjść potop, czyniąc wniosek gruzu wyspy ocalenia. I tylko majstra było widać na horyzoncie, jak niósł z mozołem jakiś wielki pakunek. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy widzieliśmy go z daleka, jak się zbliża. Wcześniej i później już zawsze od razu był między nami. Po przejściu kilkudziesięciu kroków stawał, ostrożnie stawiał kłopotliwy bagaż i chwilę odpoczywał. Znów dźwigał ciężar, zarzucał go sobie na plecy i szedł zgarbiony drobnymi kroczkami. Dopiero gdy dochodził do mostu, zobaczyliśmy, że towarzyszy mu kobieta z podłużną torbą na szyi. Nasza grupka poruszyła się zaskoczona i nagłym widokiem. Jak to było możliwe, że nie zobaczyliśmy jej wcześniej? Przecież wszyscy patrzyliśmy na zmagania majstra z ciężarem i nikogo przy nim nie było. Jakby się z niego wyłoniła, jakby wyciągnął ją z kapeluszy. Szczupła była, wiotka kosmyk jego włosów, co widać było coraz wyraźniej, gdy przechodzili przez most, klucząc między wyrwami z wystającymi drutami żelbetu. Nad jedną z dziur kobieta zachwiała się niebezpiecznie. Nasza grupka na wzgórzu wstrzymała jeden wspólny, głęboki jak otchłań oddech torba na szyi, targnęła jej głową, przechylała się do tyłu, przechylała, patrząc coraz wyżej w niebo, a my na wzgórzu zaczęliśmy krzyczeć, a tamta nie wiedzieć czemu, nie balansując wcale rękoma, jakby je miała bezpiecznie założone na plecach. Już nieuchronnie zdawało się, wpadała w przepaść do rzeki, ale ją w ostatniej chwili, szybko opuszczając ogromny pakunek, złapał za torbę podłużną na szyi majster. Przytulił ją i trzymał długo w objęciach, znikła w nim zupełnie i znowu nie było jej widać, tylko rogi podłużnej torby spoza ramion majstra wystawały i kazały mniemać, że wiszą one na szyi kobiety. I tylko dlatego przez te rogi podłużnej torby mieliśmy podejrzenie, nic więcej, tylko podejrzenie, że ona naprawdę jednak istnieje, a nie jest sztuczką majstra. Wyłoniła się z niego wreszcie powtórnie, szli dalej ku wzgórzu po moście, zgięci uważnie nad wyrwami, jak przęsła majster z wielkim bagażem i wiotka kobieta z podłużną torbą na szyi. Minął sporo czasu, zanim przeszli za kosami przez most, jakby pod ostrzałem dawno wybuchłych moździerzy i dębową aleją na wałach doszli do wzgórza. Dopiero wtedy kilku chłopców zbiegło, by pomóc majstrowi wnieść do góry ciężki bagaż owinięty, co teraz stało się widoczne w stare kołdry i koce. Tylko ostrożnie, nieście jak szkło, upomniał zadyszany, mokro od potu majster, który zdjął z szyi szczupłej dziewczyny, co też teraz dopiero było widać, że jest bardzo młoda, podłużną torbę i usiadł na trawie, a obok niego przysiadła jego towarzyszka i patrzyli oboje, jak chłopcy wnoszą bagaż, zmagając się z jego ciężarem, ostrożnie niczym szkło. Położyli go wśród cegieł wokół palmiska, a tamci dwoje siedzieli jeszcze długo na błoniach u stóp wzniesienia. Bywalcy wzgórza rozeszli się po okolicy w poszukiwaniu drewna na ognisko. Dziewczyny powiewały w dół i w górę sukienkami po zboczach i lśniły dla chłopców. Starzy złodzieje powyjmowali z przepasem kieszeni butelki z wódką i bimbrem, a kurwy store szklanki i orażadę. I wszyscy przepijali do siebie, strząsając po wypiciu zamaszyście ostatnie krople i częstowali też chłopców dźwigających nadgniłe belki stropowe, połamane deski podłogowe, powyrywane drzwi i futryny, a ci, zaszczyceni z szacunkiem, choć krzywiąc gęby, wypijali ofiarowaną gorzałę. Wiatr spadł z góry w aleję i rozproszył się w gałęziach dębów i liście znieruchomiały. Wieczór układał się purpurą u fioletem. Ptaki zataczały coraz węższe kręgi, rzeka wygładziła się w lustro, obłoki przystanęły, zieleń poczerniała, zapachy rozkłębiły się w nieruchomym powietrzu.
Cecylią, powiedział majster do smukłej dziewczyny, już czas wstąpić na górę. I podnieśli się, szli powoli po zboczu, często przystawali, jakby nie chcieli dojść zbyt szybko, jakby mieli poważny powód, żeby opóźniać dojście na szczyt górki. Szli lekko, nie było dla nich grawitacji, rozglądali się uważnie w koło. Majster zdejmował co chwilę kapelusz, gestykulując, nim zamaszyście potrząsał strunkami swej grzywy, z której pobłyskiwała okrągła łysina. Szczupła kobieta, dziewczyna właściwie z rękami niedbale założonymi do tyłu, szła wyprostowana, a właściwie wjeżdżała po zboczu niewidzianą winną, tak bardzo nic jej nie krępowało. Stanęli przy bagażu owiniętym w koce i stare kołdry. Majster odłożył na ziemię podłużną torbę, którą trzymał pod pachą. Postawił na sztorc wielki pakunek i zaczął go ostrożnie odwijać ze starych, postrzepionych kołder. I to uczynił. Rozproszeni mieszkańcy Gruźlicy zaczęli się schodzić i śledzili z uwagą poczynania majstra. Po odwinięciu kołder i odstawieniu płatów grubej tektury, zdumionym widzom objawiła się złota harfa. Przytłoczyła ich kunsztem wykonania i piękno. Jaśniała w zdobieniach promieniami strun i żeby móc na nią lepiej patrzeć, wszyscy szeroko, bardzo szeroko otworzyli usta. Ich zęby oskomniały, musieli szybko przymykać napływającą do ust ślinę. Kiedy łykaniem śliny zajęci oglądali harfę i pojąć nie mogli, jak się ona wygina od strun. Uderzyły ich w usta przepełnione dźwięki strojonych skrzypiec, więc parskali i pryskali wokół. I gdy tam blista mrzawka opadła, zobaczyli dziewczynę na wpół leżącą, wspartą na cegłach, która harfę obejmowała nogami. A palce jej stóp trącały struny, a dźwięki przychodziły skądinąd z daleka, nie wiadomo z której strony, osypywały się z wierzchołka ciemniejących błękitów i różów. I stygły bez ruchem w ceglanym piachu. Obraz gęstniał kontrastami nasyconych zdumieniem barw. Nogi wokół złotej harfy były białe. Białe, długie, delikatne i białe. Były białe jak marmur, a stopy były białe i delikatne jak porcelana. Palce stóp były białe i kształtne jak uszka porcelanowych filiżanek. Były tak niemożliwie białe, że serce się krajało z bólu i bojaźni. Były białe. Longin stroił skrzypce, ale także stroił nas, słuchaczy, w jednobrzmiącą przestrzeń. Badał, jak odpowiada w błękitach i różach przestwór wieczoru i jakim echem bolesnym brzmi w nas otchłań oczekującego zachwytu. Umilkli oboje i wszystko stanęło. Ona rozpoczęła białymi nogami rozsypywać z wysoka cicha akordy, które Longin od ziemi wznosił rzewnie i smutno. Wszyscy czekali na zesłanie świata całego, bo już nie wiadomo było, jaki był ten świat i czy był w ogóle, bo w tym napięciu dopiero rozwiązującej się harmonii mógł być wszystkim. Dźwięki wiązały w sobie czas, dęby wstrzymały swoje soki, a sosny, gdyby mogły, w bursztyny by je poprzemieniały. Tak mocne było to rzewne, kiczowate piękno arii śpiewanej przez majstra skrzypcami. Melodia wbiegała w ciała słuchaczy, by czerpać z nich alikwoty krwi i mięśni. Krótkie echa od kości wibrowały jak wiry w szerokim strumieniu, a zawiązane w pęczki wszechświaty głów znosiły się między drgające od smyczka i harfy akordy gwiazd. I stało się jasne, że amfiteatr kamiennych ruin, w których trwał koncert, był tylko zasupłanym węzłem w kosmicznej grze zwierciadłej, z której złożona jest rzeczywistość. Teraz było to widać, że świat nie składa się z roztrzaskanych cegieł i żelbetowych brył, lecz z rozbłyskujących dźwięków na falach kosmicznego oceanu. I drgały w krtani zatracone losy, i płakała rozśpiewana krew, i pieśnią już wszyscy ogarniali niebo i poprzez ciemność widzieli śpiewem. A przecież nie śpiewali, tylko w zaciekłym słuchaniu, w dobijaniu się uporczywym do samego dna muzyki milczeli. Milczeli na całego i szli w ciemnościach niepewności co do interwałów i tempa, ale przecież tak pewnie, jakby znali tę muzykę na pamięć, jakby każdy dźwięk był natychmiastowym kluczem do przestworzy, które się przed nimi otwierały na oścież. Ja naginałem się w kształty skrzypiec i poddawałem się całym drżącym napięciu naciskowi potarganego smyczka, który ogarniał
moje ciało smugami srebrzystych dźwięków. Emol musnął skrzydła moje stopy i wzniósł się prosto przez głowę. Wysokim zaśpiewem zakołysał mną. Wydawało się, jakby to był rodzący się taniec, ale to były dreszcze, bo majster grał mi w jelitach i rozcierał w nich resztki nieprzetrawionych akordów. Traciłem powoli oddech. Nikt tam wtedy nie wiedział, że to gra wirtuoz światowej klasy. Ale ci wszyscy niewiedzący płakali niemal od pierwszych taktów medytacji Thais, gdy jasno i cicho połyskując, wypływały z nocy i do nas tutaj przychodziły tak mocne dźwięki, kołysane zapadaniem się ciemności. Dym z ognia liżącego pola na wiśni rozlegał je po błoniach i unosi nad zasłuchaną, powstrzymującą się od pół rzeką, a ponad nią unosił się potężniejący łokieć majstra. W ogólnym powstrzymywaniu tylko prawa dłoni jego jak fala przepływała nad strunami. Skrzypiec jego twarz z zamkniętymi oczami obnażona była do potwornej śmieszności, wzruszeniem nakazującym posłuszeństwo. Grymas wykrzywiający wargi, które odsłaniały wysoko dziąsła zębami, był tak bezwstydny, że chwilami nawet piękno muzyki stawało się zbyt kusne, by przesłonić fizjologiczną zmysłowość maestry. Tak, to był gwałt pod pozorem piękna, ale przecież nikt o tym wśród urzeczonych nie wiedział. Gdy ja, przygięty do ziemi potarganym smyczkiem, który wnikał ślisko po kalafonii w moje lita i wyciągał z nich kantyleny łaskaczącej boleści, próbowałem się uwolnić, trzymało mnie za twarz brutalne mistrzostwo. W zaciskającym się im madle między skrzypcami i harfą płaszczyła się moja szczęka i wypluwał się z niej z ust mój język z mowy pościerany obleśnie kalafonią i skłębionym włosiem obłożony, a skóra rażona akordami harfy zwisała płatami zdgających mięśni. Żeby nie upaść, podpierałem się stężałą śliną ścikającą mi po brodzie w księżycowy tył. Wraz z obracającymi się we mnie torsjami piękna wnętrznościami odczuwałem towarzyszące mu piękno zachodu słońca, ale czułem do szpiku kości, że te ferie blasków to tylko świetny powiew obracający się ziemi. I gdy gwałcony na przestrzał czekałem, aż będę w całości wzięty, rozdarło mi skórę na brzuchu bezładne glissando i dziewczyna podniosła się spod harfy na białych, długich i delikatnych, białych i arcypięknych nogach stanęła i powiedziała: Ich will nicht spielen. Das alles ist nicht nur idiotisch, aber auch und vor allem kitschig und vulgär. Du Schwein. Zaśmiała się jak mała dziewczynka. Powiedziała to głosem ciemnym, niezwykle przyjemnym, wprowadzającym normalność i porządek. Nie wiedzieliśmy, co powiedziała. Wiedzieliśmy, że po niemiecku. I zdziwiło nas ogromnie, że po niemiecku można mówić przyjemnie, żeby nie powiedzieć ślicznie. Dziewczyna zbiegła z gruźlicy białymi, długimi nogami na tych delikatnych, jak porcelanowe filiżanki, bosych stopach i znikła w mroku. Katrin, Katrin Warte, wołał za nią majster. Zapakował skrzypce do podłużnej torby, powiedział: kobiety są nieprzewidywalne i pobiegł za nią. Zostaliśmy sami. Sponiewierani, zaślinieni, porozrzucani bezładnie po wzgórzu. Jęczeliśmy. Nie mogliśmy dojść do siebie. W środku stała złota harfa. Ognisko dymiło między strunami. Już późno w nocy przyjechał furmanką zaprzężoną w chudą kasztankę szczerbaty Janek i po owinięciu harfy w stare kodry zawiózł ją na Lacisze do willi, w której mieszkała Katrin. Gdy szczerbany Janek wyprzęgał o świcie po tym kursie kasztankę w szopie między gruzami, do gruźlicy docierały już pierwsze spychacze i koparki. Po miesiącu nie było już wzgórza, a zniwelony teren podzielono na ogród chciałkowy. Po dwóch latach kwitły tam pierwsze drzewka owocowe. O Longinie Majsze słyszało się w dzielnicy o jego światowych sukcesach. O marmurowej, bezrękiej harfistce słyszało się legendy. Majster, oprócz rzadko i niechętnie dawanych koncertów, nadal chodził po podwórkach.
którymi stały się teraz dla niego sale eksperymentalnych teatrów na całym świecie. Jak mówili wtajemniczeni, w tych teatrach marnował swój geniusz, bo nic z tego nie wynikało. Koncertował tylko dlatego, żeby jeździć po świecie i odwiedzać teatry eksperymentalne. W naszym mieście prawdopodobnie wystąpił tylko raz. Nie grał na skrzypce, tylko chyba śpiewał, ale nie było co do tego żadnej pewności. Wielu twierdziło, że nie było żadnego występu. Ale było też wielu takich, którzy przysięgali na wszystko, że występ się odbył i był wielkim wydarzeniem, choć nie mogli przysiąc, że majster miał z nim coś wspólnego. Ci, którzy uważali się za wtajemniczonych, uważali też ten występ, który nie wiadomo, czy się odbył, był największym dziełem majstra. Ponoć zaczęło się od tego, że trzech muzyków z opery, którzy po próbie poszli na wódkę do dziennikarzy, bo dwóch z nich szykowało się do wyjazdu na stałe, ale nie wiedzieli jeszcze dokąd, po wypiciu trzech szybkich, pełnych rozpaczy setek, postanowiło wyruszyć w podróż po mili wrocławskiej, czyli po klubach elitarnych, środowiskowych, rozsianych między domem towarowym a rynkiem. Wyszli z klubu dziennikarzy i wpadli naprzeciwko do pedetu po pół litra, które mieli zamiar wypić na ławce przed Teatrem Lada. W kolejce po wódkę spotkali dwóch muzyków z operetki, którzy też szykowali się do wyjazdu, tyleż pewnego, co nieokreślonego co do celu. Jakby trochę na temat, z tłem egzystencjalnym, a trochę też dlatego, że temat muzyczny tkwił im ciągle w uszach, bo w operze trwały właśnie próby do na wrzesień planowanej premiery Nabucco, zaintonowali Va pensiero, Sulla dorata. Chcieli to zabyć po pijacku dla żartu, a zabrzmiało szlachetnie i pięknie. Vati posa swykliwi, swykoli, śpiewali już w piątkę, owolocano te pidemoli, laura dolci del suolo natale. Śpiewało już wiele głosów z różnych stron, głosy żeńskie, soprany i anty, rozległy się jak pobudka i następna zwrotka del Giordano le riva saluta. Zagrzmiała już niespotykanym ogromem, runęła jak burza na ziemię za horyzontem. Dissione letori aterrate, o mia patria, si bella perduta. O weblanza, si cara e fatale. I wszystko się zatrzęsło na stoisku z wódką i trzęsło się na innych stoiskach, co tylko trząsie było w stanie. I lampy się rozkołysały na wysokim suficie, śpiewali bowiem wszyscy, dosłownie wszyscy, jak to było możliwe. Tylko tajniacy, których tego dnia w mieście było niezwykle dużo, nie śpiewali. Już by chcieli ruszyć, by legitymować, by zbiegowisko rozpętać, ale pieśń była piękna, a oni zdumieni, a niektórzy tak urzeczeni, że weszliby na lady, by wespół śpiewać. I niektórzy tak ponoć uczynili, świadków tego też by się uzbierało. I zagrzmiała ostatnia zwrotka. Aż się cały pedet uniósł do góry. Potem pianista w monopolu opowiadał, że pieśń tak była doniosła, że zaczął akompaniować jej na fortepianie, a goście przy stolikach zaprzestali rozmów i słyszeli: tak gorzki jak los Jerozolimy, niech będzie twój płacz. Niech Bóg obudzi w tobie melodię, która da nam siłę, by znosić cierpienie. Jak to wszystko było możliwe? Różnie próbowano tłumaczyć, że niby rzucili jakiś towar i muzycy oraz chór z opery znaleźli się w pedecie, by ten towar nabyć, że mało tego, dowiedzieli się o nim artyści operetki i też znaleźli się wtedy w pedecie i byli przecież widziani, więcej jeszcze, że studenci z chóru uniwersyteckiego też tam jakimś trafem się znaleźli, a przecież mieli tę pieśń w repertuarze. No dobrze, mówili niedowiarkowie, ale przecież to nadal nie tłumaczy, że śpiewali wszyscy, którzy tam byli, nawet niektórzy ubecy, a to za mało by wypełnić szczelnie pedet. Niedowiarkowie nie zauważali przy tym, że najmocniej utwierdzają legendę pedetowego występu majstra, który to całe zgromadzenie miał jakoby tak zaaranżować, że wyglądało na spontaniczny. Występ zakończył się niesamowicie, ale nikt nie mówił, że zaaranżował je Longin Majster. Oto bowiem w ostatnie słowa pieśni wtargnął warkot czterosilnikowych samolotów transportowych, które przysłoniły sierpniowe, bezchmurne niebo nad Wrocławiem. Tłumy wyległy z okolicznych lokali na plac Kościuszki, nad którym stalowe niebo było rozległe.
patrzyli na przeciągające z łoskotem eskadry w szyku bojowym, a liczni tego dnia na ulicach ubecy biegali w tłumie i podpowiadali: dobrze tym pepikom. Dobrze im odpowiadali sobie kilka metrów dalej. Kiedy pociąg ruszył miesiąc później w kierunku Paryża, biegłem obok z pytaniem, którego już nie zadałem majstrowi. Biegłem coraz szybciej, ale nagle peron się skończył, musiałem się gwałtownie zatrzymać. Majster wychylił się z okna i chyba krzyczał. Chyba. Tak to jest, Józefie. Tak to jest, Józefie. Tak to jest, Józefie. Tak to jest, Józefie. Tak to jest. Thank you.